Nocna gra terenowa Tajemnica Twardowskich rozpoczęła 5 Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku. Ponad 35 miłośników kryminału w różnym wieku rozwiązywali tajemnicę śmierci pana Twardowskiego i odkrywali nowe karty historii miasta. Bardzo interesująca była zabawa, bo w ogóle nigdy nie uczestniczyłam w czymś jakimś takim podobnym. Najpierw to szukaliśmy te koperty, wszystkie ludzie na nas się patrzyli. Wyżej emocje wszystko. Już na pewno, ja nie wiem ile lat, ja tak nie latałam po tym mieście. Kiedy my zdolali jeden cmentarz, zdolali drugi cmentarz i czytali o trzecim cmentarzu, to było bardzo trudno. Licznie przybyli uczestnicy zostali podzieleni na grupy, otrzymali koszulki i zaczęła się zabawa. Chcieliśmy zrobić jak najwięcej ciekawo w tą historię, podać jak można lepiej, dodać historię miasta, dodać historię z wiersza, historię samego poeta Adama Mickiewicza. Z pytaniami historycznymi mieliśmy trudności niestety, ale szukaliśmy słowa, znajome słowa, na co możemy zwrócić uwagę, więc tak staraliśmy się dogadać. Fabuła gry opowiada o zatruciu państwa Twardowskich, do którego doszło w nocy. Ciało pana Twardowskiego zostało znalezione w jadalni na podłodze, natomiast ciała pani Twardowskiej nie udało się odnaleźć. Głównym zadaniem uczestników gry było odkrycie mordercy. Ja chciała zawsze być młodą, wolną, dużo tańczyć, no i po prostu chciała żyć. A męż mój tak nie chciał. Także tak się stało, że spotkała się z diabłem i mieliśmy taką ugodę, że on pomoże mi zabić mego męża. Ja go utruiła po prostu. W końcu wszystkie 8 grup szczęśliwie dotarło do mety. Finał gry odbyło się przy pomniku Adama Mickiewicza, gdzie ogłoszono zwycięzców. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy, upominki i nagrody. Gra terenowa Tajemnica Twardowskich została zorganizowana przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w ramach 5 Dni Kultury Polskiej w dawnym Stanisławowie.